Bradowi Pittowi wystarczyły 2 minuty gry, żeby dostać nominację do nagrody Emmy, o czym za chwilę powiemy. A ja mam nadzieję, że w 15 minut poprawię Państwu nastrój i zaspokoję głód pozytywnych informacji. Dzień dobry i Galewko, zapraszam na Teleekspres na deser. Wzięli rozwód z rodziną królewską i wyjechali hen za ocean, ale wciąż ściga ich zainteresowanie opinii publicznej. Książę Henryk i jego żona Meghan znów stali się bohaterami prasy za sprawą książki, która ukaże się na rynku już za nieco ponad tydzień. Życie pisze różne scenariusze, ale reżyserom nawet się nie śniło, że ich praca tak bardzo się zmieni. Premiery kinowe wciąż są przekładane, choć w przypadku nowego filmu Christophera Nolana podobno już wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Tenet pojawi się w kinach jeszcze w tym miesiącu. A teraz czas na rozmowę z Anią Wyszkoni. Artystka obchodziła ostatnio 40. urodziny i jak Państwo sami zobaczą, trudno w to uwierzyć. Podobno pomaga liczenie baranków, picie melisy czy wietrzenie pokoju. Z najnowszych badań amerykańskich naukowców wynika, że niemal połowa ludzi na świecie ma problemy ze snem. Ostatnio popularnością zaczęły cieszyć się filmiki na sen. Ta metoda relaksacji to ASMR. Dzięki ze wszystkich zakątków świata, ale w jednym rytmie ponad 8 tysięcy osób uczestniczyło w darmowych lekcjach gry online na pianinie, a zwieńczeniem projektu stał się największy na świecie wirtualny recital. Tom Hanks i Rita Wilson często wybierali Grecję jako wakacyjny kierunek. Amerykański aktor i jego żona z pochodzenia Greczynka pewnie będą tam teraz coraz częstszymi gośćmi, a w sumie to będą u siebie. Para oficjalnie została obywatelami Grecji. W Teleekspresie na deser to już wszystko. Za tydzień spotka się z Państwem Marzena Kawa. Dobrego tygodnia. Do zobaczenia.